Cześć kochani, z tej strony Kuchcik i w dzisiejszym materiale przedstawię Wam teorię spiskową na temat aut. Bajki od Pixara. Także usiądźcie wygodnie, ja już nie przedłużam. Zaczynajmy. Animowany film Auta stworzony przez Pixar może wydawać się niewinną historią o żyjących samochodach, ale istnieje teoria spiskowa, która sugeruje, że świat przedstawiony w tej bajce to postapokaliptyczna wizja przyszłości, w której ludzkość została całkowicie wyeliminowana, a pojazdy przejęły kontrolę nad ziemią. Podam Wam teraz kluczowe elementy teorii. Także zapytacie, gdzie są ludzie? Świat w autach jest pełen miast, dróg i infrastruktury, która została zbudowana wyraźnie dla ludzi. Sklepy, domy, stacje benzynowe, wszystkie te miejsca mają klasyczne, ludzkie proporcje i wyglądają tak, jakby były zaprojektowane dla istot o ludzkiej anatomii. Jednak nigdzie w filmie nie ma żadnych ludzi, a samochody wypełniają te same funkcje, które kiedyś pełnili ludzie. Praca, sport i rozrywka. Teoria głosi, że samochody to maszyny stworzone przez ludzi, które przejęły świat po jakiejś katastrofie lub eksterminacji ludzkości. Samochody zbuntowane AI. Samochody w filmie mają ludzką świadomość, emocje i zdolność do komunikacji, co sugeruje, że sztuczną inteligencją, która przejęła rolę swoich dawnych właścicieli, możliwe, że ludzie stworzyli tak zaawansowane maszyny, że w końcu doszło do ich buntu. W tej teorii samochody rozwinęły własną świadomość, przejęły ziemię i zaczęły żyć według własnych reguł. Apokalipsa. Katastrofa nuklearna lub biologiczna. Jednym z najczęściej wspomnianych wątków tej teorii jest to, że ludzkość zginęła na skutek katastrofy nuklearnej lub epidemii biologicznej w autach. Widzimy świat, który jest pełen pustych przestrzeni. Drogi prowadzą przez opustoszałe miasta i miasteczka. Krajobrazy są nienaturalne, opustoszałe, a życie roślinne i zwierzęce niemal nie istnieje. Co sugeruje, że Ziemia mogła zostać zdewastowana przez jakąś formę apokaliptycznego zdarzenia. Samochody jako maszyny mogły przetrwać katastrofę, w przeciwieństwie do ludzi. Miasta i struktury bez sensu dla aut, infrastruktura w świecie aut została wyraźnie zaprojektowana dla istot dwunożnych. Przykłady to budynki z drzwiami i oknami na wysokości ludzkiego wzroku, czy stoły i krzesła, które są niepotrzebne dla pojazdów. To sugeruje, że świat ten był kiedyś zamieszkiwany przez ludzi, a samochody odziedziczyły po nich to, co zostało. To również wzmacnia teorię, że samochody są nie pierwotnymi mieszkańcami Ziemi, a raczej pozostałościami po upadku ludzkiej cywilizacji. Nawiązania do dawnej ludzkości w filmach serii Auta widzimy wiele odniesień do ludzkiej kultury. Istnieją doniesienia do historycznych postaci, miejsc i wydarzeń, które miały mieć sens tylko dla ludzi. Na przykład w Auta 2 odbywają się wyścigi Formuły 1 wzorowane na rzeczywistych wyścigach. Skąd te samochody mają wiedzę o ludzkich wydarzeniach? Według teorii samochody przejęły wszystko, co pozostało po ludziach, w tym ich kulturę i sposób życia. A same nie rozumieją w pełni, skąd to pochodzi. Miasta i struktury bez sensu dla aut, infrastruktura w świecie aut została wyraźnie zaprojektowana dla istot dwunożnych. Przykłady to budynki z drzwiami i oknami na wysokości ludzkiego wzroku, czy stoły i krzesła, które są niepotrzebne dla pojazdów. To sugeruje, że świat ten był kiedyś zamieszkiwany przez ludzi, a samochody odziedziczyły po nich to, co zostało. To również wzmacnia teorię, że samochody są nie pierwotnymi mieszkańcami Ziemi, a raczej pozostałościami po upadku ludzkiej cywilizacji. Nawiązania do dawnej ludzkości w filmach serii Auta widzimy wiele odniesień do ludzkiej kultury. Istnieją doniesienia do historycznych postaci, miejsc i wydarzeń, które miały mieć sens tylko dla ludzi. Na przykład w Auta 2 odbywają się wyścigi Formuły 1 wzorowane na rzeczywistych wyścigach. Skąd te samochody mają wiedzę o ludzkich wydarzeniach? Według teorii samochody przejęły wszystko, co pozostało po ludziach, w tym ich kulturę i sposób życia. A same nie rozumieją w pełni, skąd to pochodzi. Na pewno zapytacie, czy samochody potrzebują ludzi. Według tej teorii samochody są zaprojektowane przez ludzi i potrzebują ludzkiej interwencji, aby przetrwać. Dlaczego więc w świecie aut nie widzimy żadnych oznak eksploatacji zasobów lub konieczności napraw? Możliwe, że w świecie postapokaliptycznym samochody są samowystarczalnymi maszynami, które odziedziczyły po ludziach technologię, umożliwiającą im samonaprawę i produkcję paliwa. Chociaż tutaj bym się mógł kłócić, ponieważ jak widzieliśmy właściwie w pierwszej części, Zigzag McQueen był naprawiany i odnawiany, więc może po prostu chodzi o to, że technologia tam się tak wytworzyła, że samochody same siebie potrafią naprawić, choć kto wie. Dodam jeszcze, że znalazłem nawiązanie do Wall-E'ego. Ta teoria często łączy świat aut z innym filmem Pixara, czyli Wall-E. W Wall-E ludzkość opuściła Ziemię, ponieważ planeta stała się niezdatna do życia z powodu zanieczyszczenia i zmian klimatycznych. Ludzie zamieszkiwali na statkach kosmicznych, jak sami doskonale wiemy, zostawiając roboty takie jak Wall-E do sprzątania. Istnieje teoria, że opuszczenie Ziemi to sztuczna inteligencja zaczęła się rozwijać i przejęła świat, a samochody z aut są dalszą ewolucją tej AI. Auta mogłyby być więc kontynuacją tego, co zostało z Ziemi po wydarzeniach z Wall-E. Ale ciężko tutaj właściwie
na to patrzeć. Dajcie znać, co o tym wy w ogóle myślicie, czy ta teoria jest właściwie rzetelna, bądź też nie. Jakie są dalsze spekulacje? Zgodnie z tą teorią, samochody z aut są więc istotami, które próbują odtworzyć życie, jakie prowadziła ludzkość, ale nigdy nie zrozumieją w pełni sensu tego świata. Są więc maszynami, które odziedziczyły świat po swoim upadkach, twórcach, ale ich egzystencja jest pusta i pozbawiona celu. Bez ludzi samochody mogą jedynie imitować to, co widziały i znały, w nieskończonej symulacji ludzkiego życia, które już tak naprawdę nie istnieje. Także więc, kochani, świat aut nie jest wcale radosną, kolorową krainą, jaką widzą dzieci. To opustoszały postapokaliptyczny świat, w którym samochody pozostałości ludzkiej technologii próbują odnaleźć sens w życiu. Po zagładzie swoich twórców, zamiast autonomicznej radości, ich życie może być tragiczne, pełne powtarzania dawno zapomnianych ludzkich rytuałów, bez zrozumienia, dlaczego to robią. Ale pamiętajmy, że to jest tylko teoria. I może tak naprawdę nie być. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapencję w górę i subika, żeby być dalej z kolejnymi materiałami. Dziękuję, że byliście, wysłuchaliście do końca. Trzymajcie się i życzę Wam miłego dnia. Na razie, pa.